dwóch prawdach bądź nieprawdach. Pan prezes stwierdził, że to dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do podziału statystycznego województwa. To jest nieprawda. Myśmy o ten podział zabiegali od 2011 roku. Powiedzieliśmy, że nieuchronnie... Tak, nieuchronnie zbliżamy się do sytuacji, w której nasze średnie wskaźniki będą na takim poziomie, że będziemy już w kategorii regionów lepiej rozwiniętych. I pierwsze prace zaczęliśmy w 2009 roku. Pierwsze wnioski poszły w 2011, ale wtedy nie było to możliwe ze względu na to, że perspektywa 2007-2013 była naliczana na podstawie wcześniejszych wskaźników. Zawsze to jest kilka lat do tyłu. I nie było nawet takiej potrzeby, żeby wtedy jeszcze dokonać tego podziału statystycznego. Później musieliśmy bronić integracji terytorialnej województwa, bo propozycje PiS-u szły w kierunku wydzielenia województwa stołecznego. No i stworzenia dwóch, jednego bardzo bogatego, silnego regionu, no i tej pozostałej części, która kwalifikowałaby się do regionów słabiej rozwiniętych. My inaczej podeszliśmy do tego. Warto sobie uświadomić, że 82% naszych dochodów pochodzi z obszaru metropolitarnego, więc z tych... Z tych pieniędzy, jeśli byśmy zrezygnowali, to ledwie 18% pochodzi z pozostałej części, więc nie moglibyśmy prowadzić polityki redystrybucji. Dzisiaj prowadzimy taką politykę, że czerpiemy z tego centrum nasze przychody, zwłaszcza z CIT-u, i transferujemy na tą pozostałą część województwa poprzez różne programy pomocowe. I oczywiście złożyliśmy wniosek już w roku 2011, tak jak powiedziałem, ponieważ te zmiany statystyczne dokonują się w rytmach trzyletnich, no to dopiero rzeczywiście rząd pani Ewy Kopacz w 2015 roku, mając na uwadze to, że w 2016 będzie kolejna korekta tych podziałów statystycznych, zgłosił to do Brukseli, natomiast rząd pani premier Beaty Szydło potwierdził to. Także nie jest prawdą, i mówię to z całą odpowiedzialnością, że to rząd dopiero Prawa i Sprawiedliwości załatwił ten problem.